Konwalia. W kraju, w którym obecnie żyję i piszę to opowiadanie, zestarzałem się i przeżyłam teraz dolegliwości i utrapienia podeszłego wieku. Moją młodość spędziłem jednak we Francji, moim rodzinnym kraju. Dla wielu ludzi wspomnienia młodości są pełne radości i swoistego uroku. Ja natomiast raduję się z tego, co przeżyłem w późniejszych latach oraz tym, co aż dotąd przynosi mi każdy nowy dzień. Raduję się, że wszczepiony w dom pański mogę kwitnąć i weselić się w sieniach mojego Boga. Dawniej bowiem chodziłem jak umarły między umarłymi, a dziś? Dziś zbudzony z martwych żyję i weselę się z tego, że należę do ludu, który jest ludem wybranym, narodem kapłańskim, którego wiecznym najwyższym kapłanem jest sam Pan Jezus Chrystus. Jako pełny sił młody człowiek byłem niewolnikiem zakutym w kajdany niewiary, zabobonu i grzechu. A teraz dusza moja wyrwała się z sideł ptaszników. Sidła zostały potargane, a ja jestem wolny. O tym, jak to się stało, jakiego Bóg użył narzędzia, aby mnie uczynić wolnym, chciałbym krótko napisać w tym opowiadaniu. Chciałbym ukazać czytelnikom to, jak z ust niemowląt i ssących Pan zgotował sobie chwałę. Ukończyłem studia teologiczne i objąłem proboszczostwo w jednej z uroczych miejscowości Normandii na lewym brzegu Sekwany. Przecudna okolica, winnice, kwitnące łąki, łany zbóż, zaś od wschodu ciągną się przez kilka mil wszerz i wzdłuż samotny las. Był on pełen pagórków, dolin, chłodnych jaskiń i szumiących wodospadów. Jakaż w tym wszystkim była rozmaitość i jaka cudowna harmonia. Tak pięknego obrazu nigdy i nigdzie nie widziałem. Wszystko to tworzyło jakby jeden duży ogród wokół ładnej wioski, w której mieszkałem. Wioski, gdzie każdy dom miał solidny słomiany dach i starannie utrzymane podwórko oraz ogród z warzywami i kwiatami. Kawałek za wsią na wzgórzu stał duży zamek z granitu, zdobny w wieże i chorągiewki. Wznosił się wysoko ponad otaczające go drzewa tak, że z daleka było go widać. Szczególnie z drugiego brzegu Sekwany, z drogi między Paryżem i Rouenem. Otwierał się nań wspaniały widok. Niedaleko tego zamku stały stare ruiny drugiego zamczyska, zwanego Tour de Tordville. Nazwa jego pochodziła od nazwiska rodu, do którego przez długie wieki należał. W czasie, gdy objąłem swoje urzędowanie, żyło zaledwie kilku członków tego znanego rodu, z których stale bądź przez śmierć, bądź przez zamąż pójście, jeden po drugim obywał. Pozostała wreszcie tylko sama pani baronowa, niewiasta tak szlachetna, że mówiono o niej powszechnie, iż skupia w sobie wszystkie cnoty swoich przodków. Poznawszy ją bliżej, sam przyznałem temu twierdzeniu słuszność. Chociaż przed Bogiem, w cudzysłowie, który bada serca i nerki, i ona była grzesznicą, której nie dostawało chwały Bożej. Między wioską a zamkiem stał nasz kościół, zbudowany tak samo jak zamek z granitu w stylu romańsko-gotyckim. W pobliżu kościoła stał duży, ciemno malowany dom z dwoma wieżami, opatrzony w drewniane krzyże. W domu tym mieszkała sędziwa wdowa, pani Rule. Była to osoba wykształcona, a co najważniejsze, miała niezwykle szlachetny charakter. Co się jednak tyczy jej materialnego położenia, to wskutek rozmaitych nieszczęść, jakie spadły na nią w ciągu życia, jeden po drugim było ono dość skromne. Aby zapracować na swoje utrzymanie, pani Rule przyjmowała na wychowanie dziewczęta z lepszych rodzin, dla których była naprawdę dobrą i sumienną wychowawczynią. Tuż obok zakładu, o którym mowa, stała moja skromna plebania, stykająca się bezpośrednio z ogrodem, w którym dziewczęta z zakładu bawiły się w wolnych chwilach. Nieraz zdarzało się, że ku ich oraz własnej radości rzucałem z okna mojej kancelarii na pierwszym piętrze, pomiędzy rozbawioną gromadkę, jedną lub dwie garście cukierków. Wówczas byłem i po dzień dzisiejszy jestem wielkim przyjacielem przyrody.
Szczególnie zajmowały mnie dziko rosnące zioła i kwiaty, które zacząłem badać. Stworzyłem zbiór, który osiągnął z czasem pokaźne rozmiary. Nieraz zdarzyło mi się poświęcić kilka mil drogi, aby znaleźć jakiś nieznany okaz i włączyć go do mojego zbioru. Poza tym miałem jeszcze i inne ulubione zajęcia, którym oddawałem się w chwilach wolnych od obowiązków. Były to zajęcia drobne i niewiele znaczące, jednak w Bożym ręku stały się środkiem, przy pomocy którego Pan uchował mnie od niejednego niebezpieczeństwa i upadku, w którym byłbym niechybnie ugrzązł, gdyby mój umysł nie był zajęty tymi, na pozór drobnymi rzeczami. Przebywając dzisiaj u stóp mego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, nie wiem, jak Mu podziękować za to, że ustrzegł mnie wówczas od sideł, w których ciało i dusza młodego człowieka zwykle beznadziejnie ginie. Że uchronił mnie od przestępstw, których śladów zewnętrznych już nigdy nic zmyć nie jest w stanie. Przebudzony i doprowadzony do poznania mojego na wskroś skażonego i grzechem napełnionego serca, niezdolnego do żadnego dobrego uczynku, świadomy własnej bezsilności, oglądam się dziś na te skały, na te rafy podwodne, na straszliwe burze, które niejedną łódź życia, nawet najbardziej wykształconych mężów, rozbiły i razem z nimi pogrzebały w otchłaniach. Myśląc o nich, całuję z uczuciem wdzięczności tę rękę, która wówczas, gdy nie śniłem nawet o jakimkolwiek niebezpieczeństwie, tak miłosiernie trzymała nade mną straż. Pomimo, że zaczynały się już we Francji polityczne i religijne burze, moje dni we wspomnianej wiosce, podobnie jak dni moich sąsiadów, płynęły cicho i spokojnie, jak wody strumyka. Zdawało mi się, że ani jeden głos z całego tego wzburzenia i gniewu nie może się do nas przedostać. Zakład pani Roulet rozwijał się w błogosławionej ciszy i spokoju, choć przyznać należy, że ciemności, które wówczas całą Francję pokrywały, padały cieniem na naszą skromną wioskę, a mając przemożny wpływ na naukę, wyciskały piętno również na wychowaniu w naszym zakładzie. Tak płynęły lata. Pani Roulet postarzała się i nie była już w stanie załatwić tego wszystkiego, co dawniej robiła bez większego wysiłku. Z biegiem czasu w nauczaniu pojawiły się nowe metody i rodzice zaczęli stawiać większe wymagania. Pani Roulet zmuszona została do zatrudnienia wychowawczyni znającej nowe metody wychowawcze, odpowiadające nowym wymaganiom. Taką, swoim zdaniem, znalazła w pani Wiktorii, którą przywiozła ze sobą z Paryża. Niestety wybór ten omalże nie spowodował zupełnej zagłady cichego, błogosławionego przytułku młodzieży. Do owczarni został wpuszczony wilk. Zaledwie ta próżna i lekkomyślna dziewczyna przestąpiła przez próg domu pani Roulet, już zaczęła mącić tę błogosławioną ciszę i spokój, jakie tam dotąd panowały. Dla panny Wiktorii bowiem znaczenie miało tylko to, co na zewnątrz było okazałe. Zaś piękno wewnętrzne, szlachetne serce, skromność, pokora i podobne cnoty nic nie znaczyły. Odpowiednio do swoich przekonań dzieliła też swoje wychowanki. Te, które posiadały cenione przez nią cechy, cieszyły się jej szczególną łaską i przyjaźnią. Reszta, chociaż były to najlepsze, najszlachetniejsze dziewczęta, narażone były na ciągłe dokuczanie, kary, docinki i niechęć. Takie postępowanie musiało wreszcie spowodować rozdźwięk wśród samych wychowanek, wśród tej miłej i zgodnej do tej pory gromadki. Do serc tych, które były przez pannę Wiktorię lubiane i traktowane przychylnie, wkradała się pycha i zarozumiałość. Zaczęły patrzeć z góry na swoje koleżanki. Zaś do serc tych, które czuły się lekceważone i krzywdzone, wdarła się nienawiść i zazdrość. Z tej wesołej i zgodnej gromadki utworzyły się nienawidzące się wzajemnie obozy. Taką zmianę zauważyłem już po kilku dniach, przyglądając się dzieciom bawiącym się w ogrodzie. Podczas gdy dawniej dolatywały do mnie z ogrodu miłe, spokojne głosy i radosne śmiechy, umilające mi pracę, teraz słyszałem tylko kłótnie i wrzaski, zdradzające ukrytą nienawiść i duszony gniew.
Znikł po prostu, przepadł gdzieś ten cudowny obraz, jaki przez długi czas miałem przed moimi oczami. Zauważyłem też, że również w grach dziewcząt wszystko się zmieniło. Prawie że zupełnie ucichły wesołe okrzyki towarzyszące zabawom. Nieraz zdawało mi się, że objawy te zapowiadają walącą się na nas straszną, smutną przyszłość i głęboki ból ściskał mi wtedy serce. Wspominałem też te piękne, szczęśliwe dni, kiedy to największą radością tych dzieci było pielęgnowanie różnych gatunków kwiatów na grządce, którą każda dziewczyna otrzymała od pani Rule. Nieraz sprowadzałem im jakiś rzadki kwiat lub nasiona, za co nazywały mnie Le Bon Père albo Le Bon Père Baffré, czyli dobry ojciec Baffré. Kiedy przychodziłem do ich ogrodu, zawsze witały mnie z radością. Cała gromadka przybiegła i obserwowała pilnie, czekając, co wyłoni się z moich kieszeni. A jeśli się kiedyś zdarzyło, że za długo trzymałem je w napięciu, wówczas śmielsze wsuwały mi ukradkiem rączki do kieszeni i wyciągały bądź jakąś małą pałeczkę, bądź też cebulkę. Nieraz sięgnąwszy w tył, przyłapałem taką śmiałą rączkę na gorącym uczynku. Wtedy z najpoważniejszą na świecie miną wydobywałem z kieszeni scyzoryk, ostrzyłem go na kamieniu, udając, że chcę uciąć rękę, która odważyła się rabować moje kieszenie. Wtedy zbiegała się ich cała chmara, usiłując uwolnić przyłapaną. Żadna z nich nie miała jednak odwagi zbliżyć się zbytnio, bym również i jej nie złapał. Jeżeli w ten sposób nic nie mogły wskórać, zaczynały udawać, że się gniewają albo siłą próbowały uwolnić pojmaną. Trwało to przez jakiś czas, aż wreszcie cała ta wesoła historia kończyła się wśród dziecięcego śmiechu, rozlegającego się po wszystkich zakątkach ogrodu. O wy szczęśliwe chwile radosnej, beztroskiej młodości, jakże prędko przemijające w życiu grzesznika, jak rychło odlatujecie. Niekiedy, gdy sprzyjała pogoda, nakrywano w ogrodzie stół. Wtedy i mnie proszono na wspólny, skromny podwieczorek. Gdy obiecałem, że będę obecny, dzieci na wyścigi przyozdabiały stół kwiatami lub sporządzały koszyk z sitowia, a napełniwszy go pięknymi owocami, stawiały go na moim miejscu. Jak już nadmieniłem, należałem wtedy do kościoła rzymskokatolickiego, w którym się urodziłem i w którym zostałem wychowany. Jednak muszę się przyznać, że już wówczas zaczęły budzić się we mnie wątpliwości co do prawdziwości nauki mojego kościoła. Znikały jednak szybko, podobne do pojedynczych promyków słońca, przedzierającego się poprzez chmury. Nie mogły wtedy wywrzeć większego wpływu na moje życie, choć mogę stwierdzić, że zawsze starałem się prowadzić życie według mojego najlepszego zrozumienia i zgodnie z własnym sumieniem. Spotykając się z dziećmi, zawsze mówiłem im o wielkim znaczeniu szlachetnego, czystego i pobożnego życia, napominając je, aby wykonując codziennie zajęcia, zawsze zwracały swe serca ku Bogu. Do tego dołączałem różne przepisy, będące jednakże próżnymi zewnętrznymi formami pobożności. Niestety, przepisy te nie były słuszne, ponieważ właśnie tego rodzaju formułki odwracają serca człowieka od szukania łaski Bożej i prawdy, a nawet bywają przyczyną tego, że człowiek zadowala się pozorem, cieniem i pustą łupiną. Pamiętam, jak gorliwie zalecałem im żegnanie się i częste odmawianie modlitwy, których nauczyły się po łacinie. Zapewniałem je, że od posłuszeństwa lub nieposłuszeństwa w tych sprawach zależy ich wzrost w upodobaniu i łasce u Boga. W taki sposób starałem się, stosując się do nauk swego kościoła, otoczyć swoje młode, małe stadko jakąś aureolą świętych, blaskiem świętości, nie wiedząc, że podawałem im do ręki broń, która w życiu, w walce z pokusami i z grzechem niewiele, a może nawet w ogóle na nic się nie przyda i nie może przyczynić się do zwycięstwa. Gdy tylko nowa nauczycielka zadomowiła się w zakładzie, natychmiast zagarnęła całą władzę i rozpoczęła dzieło niszczenia, które w Paryżu, skąd przybyła, przybrało zastraszające rozmiary. Okazało się, jak daremne są wszystkie ludzkie praktyki religijne, jak bezsilne są wobec nawału pokus, grzechu, że nie da się z nich zbudować tamy,
która chroniłaby duszę przed powozią grzechu. Oczywista okazała się prawda, że nawale tej sprostać i skutecznie oprzeć się może jedynie wiara i miłość do Chrystusa, zrodzona w sercu przez Ducha Świętego. W tym czasie, to jest w roku 1789, w zakładzie pani Rulle znajdowały się między innymi trzy dziewczynki, o których w trakcie dalszego opowiadania częściej będzie mowa i dlatego dokładnie je scharakteryzuję. Najstarsza z nich była urodziwa Zuzia, ozdoba zakładu. Ta młoda, rozkwitająca dziewczyna, wszędzie gdziekolwiek natrafiła na jakiś opór, zawsze okazywała się umysłem dumnym i samodzielnym. Sądzę, że o ile przez wychowanie można coś osiągnąć, to wprawna ręka byłaby w stanie dobrze ją wychować i poprowadzić na właściwą drogę. Na nieszczęście Zuzia znalazła się pod całkowitym wpływem panny Wiktorii, która ze swej strony okazywała jej ogromną przychylność. Toteż, jako ulubienicę nowej nauczycielki, jedne dziewczęta obsypywały ją pochlebstwami, inne zaś skrycie nienawidziły. Zuzia miała jednak konkurentkę. Była nią Frania. Taka konkurencja pomiędzy dziewczętami powstała nie bez winy panny Wiktorii, która była osobą naprawdę bardzo przewrotną i raz obsypywała pochlebstwami Zuzię, innym razem okazywała swoją sympatię i przyjaźń Frani, jedynej dziewczynie, która usposobieniem i zdolnościami mogła dorównać Zuzi. Zuzię nazywałem różą zakładu. Franię natomiast mógłbym porównać z pewnym cudnym kwiatem, który kwitnie w ogrodach wschodu. Jednakże charakter tego... Jednakże charakter tego dziewczęcia nigdy mi się nie podobał. Nigdy nie zauważyłem u tej prosto... Nigdy nie zauważyłem u niej prostoty i otwartości umysłu, które czynią z dzieci takie miłe i godne miłości istoty. Trzecią spośród wychowanek zakładu, której poświęcę uwagę, była pewna sierotka pochodząca z Anglii. Nigdy nie mogłem się dowiedzieć, dlaczego ta dziewczynka została powierzona opiece pani Rulle. Nie jest mi nawet znane jej prawdziwe imię. Wychowawczyni nazwała ją Aimée, a więc i my będziemy ją tak nazywać. W czasie, o którym tu piszę, miała około 11 lat. Była małego wzrostu i z łatwością można było zauważyć ją wśród innych dzieci. Zwróciwszy na nią baczniejszą uwagę, zauważyłem, że ma tak miłą buzię, jakiej nigdy nie widziałem. Z jej jasnych włosów i delikatnej cery łatwo było poznać anglosaską krew. Była to taka dziewczynka, że ilekroć na nią spojrzałem, zawsze mimo woli przychodziło mi na myśl dzieciątko Jezus, którego obraz widziałem gdzieś na ołtarzu, jak siedząc na rękach matki spoglądało pełnym dobroci i miłości okiem na klęczące przed nim tłumy. Zawsze, gdy tylko spojrzałem na Aimée, przypominałem sobie ten obraz. Mała Aimée mogłaby stać się pociechą czcigodnej staruszki lub opuszczonej wdowy, która w mężu utraciła jedynego swojego przyjaciela. Mogła być najlepszą powiernicą, najmilszą towarzyszką w dniach smutku i utrapienia. Mogła być taką dlatego, ponieważ jej serce było napełnione tym pokojem, który Pan Jezus nazywał swoim pokojem. Z Ewangelii Jana 14, werset 27. Pokojem, którego świat nie może przyjąć. I właśnie z powodu takiego usposobienia, dlatego że człowiek cielesny nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, inne dziewczęta lekceważyły ją, drwiły z niej i odtrącały jako coś zbytecznego w swoim kręgu. U małej Aimée jednak tak było rozwinięte, skryte życie z Chrystusem w Bogu, że ona po prostu nie była zdolna nienawidzić kogokolwiek. Serce, w którym mieszka Chrystus, choćby to było serce dziecięcia, musi znosić pośmiewisko i nieprzyjaźń tych, którzy nie znają Chrystusa. I również w przypadku oddanego Chrystusowi dziecka sprawdza się słowo, w cudzysłowie, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą oraz będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. Panna Wiktoria okropnie nienawidziła małej Aimée i okazywała to w taki sposób,
że mógł to sobie wytłumaczyć tylko ten, kto został oświecony przez Słowo Boże i poznał, że serce ludzkie zdolne jest do czynienia wszelkiego rodzaju zła. Jak straszna nienawiść zapłonęła w sercu Wiktorii, może zaświadczyć zdarzenie, które miało miejsce krótko po jej pojawieniu się w zakładzie. Ktoś dopuścił się jakiegoś brzydkiego postępku. Panna Wiktoria, chociaż nie miała na to żadnych dowodów, winę przypisała małej Aimée tylko dlatego, że dziecięcia tego nienawidziła i wprost cierpieć nie mogła. Na biedną Aimée spadały kary jedna za drugą. Trwało to tak długo, że aż w końcu sama pani Roulet stanęła w jej obronie. Później okazało się, że mała Aimée była zupełnie niewinna, a nauczycielka nie tylko nie starała się naprawić krzywdy wyrządzonej dziecku, ale nawet nie zmieniła swego podłego postępowania. Powiedziałem już, że znikła z zakładu niewinna dziecięca radość i miłe niewinne zabawy, w których niegdyś wszystkie dziewczynki brały udział. Natomiast zaraz, gdy tylko w zakładzie pojawiła się Wiktoria, wśród dziewcząt powstały grupki. Nienawiść pomiędzy Zuzią i Franią stała się aż tak nadto widoczna. Reszta dziewcząt trzymała z jedną lub z drugą. Nieraz słyszałam, jak się między sobą kłóciły, jednak długo nie mogłem dociec z przyczyny tego rozdwojenia. Pewnego razu, było to krótko przed Wielkanocą, siedząc przy oknie widziałam, jak w czasie spaceru po ogrodzie z uwagą i zainteresowaniem słuchały swej nauczycielki. Rozmawiając, doszły aż do końca ogrodu i zatrzymały się pod moim oknem. Nauczycielka usiadła na ławce, a obok niej z prawej i z lewej strony jej ulubienice, Zuzia i Frania. Ona przywoływała przed siebie dziewczęta, jedną po drugiej, a oglądając dłonie dziewcząt mówiła jakąś zmyśloną wróżbę, która później wywoływała głośny, lekkomyślny śmiech. Nikt nie myślał o mojej obecności. Ja, ukryty za krzakiem jaśminu, wszystko dokładnie widziałem, sam nie będąc przez nikogo dostrzeżony. Gdy już każda z dziewcząt pokazała swoją dłoń i usłyszała wróżbę, zaczęły się wszystkie oglądać dookoła, a nauczycielka zawołała: Aimée! Teraz dopiero zauważyłem, że Aimée nie brała w tym udziału. Wnet też cała gromadka rozbiegła się po ogrodzie, szukając małej Aimée. Niebawem odnalazły ją w najodleglejszym zakątku ogrodu, siedzącą pod kwitnącym krzewem, zajęta czytaniem małej książeczki. Zuzia i Frania pobiegły do niej, porwały ją i poprowadziły ku nauczycielce. Aimée szła z nimi bez słowa sprzeciwu. Przyprowadzona przed nauczycielkę padła na kolana, pokazując na coś, co trzymała w ręku Zuzia. Widocznie prosiła o pozostawienie jej czegoś, co przedstawiało dla niej wielką wartość. Nie mogłam odgadnąć, o co prosiła. Widziałam jedynie, że jej życzenie nie zostało spełnione, a kilkakrotnie ponawiana prośba jeszcze bardziej rozzłościła nauczycielkę. Wreszcie usłyszałem moje imię i groźbę, że o wszystkim się dowiem. Ponieważ powołano się na mnie, uważałem za właściwe wtrącić się do dyskusji. Wstawszy więc, wychyliłem się przez okno i zapytałem pannę Wiktorię, co się stało, że musiała odwoływać się do mojej osoby. Panna Wiktoria właśnie wstała, aby ukarać Aimée, ale usłyszawszy mój głos, odwróciła się szybko i zbliżywszy się do okna rzekła: Ojcze, właśnie potrzebujemy Twojej pomocy i rady. Mamy też nadzieję, że sprawisz, aby to dziecko zostało surowo ukarane. Po tym słowie zamilkła, bo wściekłość zaparła jej dech. Odetchnąwszy trochę, mówiła dalej: Pomyśl tylko, ojcze, to bezbożne stworzenie, które pani Roulet uważa za jakąś świętą. Od czasu wstąpienia do zakładu ma przy sobie małe pismo święte, chociaż dobrze wie, że dzieciom tej książki czytać nie wolno. Właśnie znalazły ją dzieci przy czytaniu na tej książki, a mina, jaką przy tym miała, aż nadto zdradza brzydotę i zepsucie jej serca. Mówiąc to, odepchnęła dziewczę od siebie tak, jak odtrąca się jakiegoś plugawego gada. Gdzie jest ta książka? Zapytałem.